Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony, Geek Factor. No kurde, bardzo się cieszę, że w końcu odpalam projekt, nad którym pracowałem już od jakiegoś czasu, a o którym myślałem już od, o Jezu, jak dawno temu. Chcę Wam przedstawić, dawno temu nagrywaliśmy z Magotem i z Basią jeszcze top 10 gier wszechczasów naszym zdaniem. I to już było parę ładnych lat temu. Teraz natomiast zbliżamy się do fajnego momentu, ponieważ jesteśmy w momencie, w którym od roku działa Patronite Geek Factor. Od paru ładnych lat mamy kolejną okrągłą rocznicę funkcjonowania samego Geek Factor. Nie powiem którą, bo nie chcę się czuć staro. A teraz jeszcze w dodatku zbliżamy się do momentu, gdzie w moim życiu prywatnie dużo się zadzieje w moim i Baści, ponieważ pod koniec kwietnia rodzi nam się dziecko. Więc jakby powiększamy rodzinę i jakby dużo po prostu takiej fajnej, pozytywnej energii w jednym miejscu się skumulowało i właśnie postanowiłem to w końcu, żeby najlepszy sposób, żeby jakoś to uczcić, to właśnie zrobić, ogłosić plebiscyt. Dokładnie 30 kg lista najlepsze gry wszechczasów. Czyli jeżeli pozdrawiam wszystkich, którzy kumają odniesienie, bo pewnie jesteśmy gdzieś tam w podobnej grupie wiekowej. Jaka jest koncepcja tego? Top 30 gier wszechczasów. Teraz, no ja właśnie jak robię takie rzeczy, to zawsze staram się inspirować, żeby nie powiedzieć naśladować najlepszymi, bo podoba mi się bardzo to, co robią Dice Tower, tak? Czyli top gier ich zdaniem i top gier zdaniem widzów Dice Tower. U nas ten system zaadoptował na przykład GameTroll TV, robiąc właśnie top 50 gier wszechczasów zdaniem GameTroll TV i top 50 gier widzów GameTroll TV. U nas właśnie będę chciał zrobić to samo, bo chciałbym w końcu po tylu latach działania Geek Factor, teraz mamy już tam 8 tysięcy subskrybentów, prawie kilkanaście tysięcy unikalnych widzów co miesiąc, ja bym chciał w końcu poznać Wasze gusta. To jakie są moje gusta, no to Wy już mniej więcej wiecie, prawda, no bo jesteście z nami od jakiegoś czasu i ja dużo o różnych grach mówię, ale chciałbym poznać właśnie jakie są gry Wasze ulubione. I chciałbym też poznać jakie są ulubione gry naszych patronów. Dokładnie. Całą listę skonstruowałem w ten sposób, że jak będziemy ogłaszać te tytuły 30 najlepszych gier, to poznacie 30 najlepszych gier moim zdaniem, 30 najlepszych gier waszym zdaniem, czyli wszystkich widzów Geek Factor, którzy zdecydują się brać udział w plebiscycie i 30 najlepszych gier zdaniem patronów. Jestem ciekawy, jak będą po prostu wyglądały, jak bardzo będą rozbieżne albo zbieżne właśnie listy patronów i listy wszystkich widzów. To wszystko poznacie na przestrzeni 3 tygodni, w 3 odcinkach, w każdym odcinku jedna dycha. Będą w tych odcinkach towarzyszyć mi Łukasz, Board Game Panda i Radek, czyli stali goście Geek Factor, którzy są z nami od dawna. Będą komentować Wasze i moje wybory, będą z nich szydzić, będą je krytykować, będą mnie, głównie mnie, będą wyszydzać. Ale też w tym ostatnim odcinku, gdzie będziemy mówić top 10 moich, Waszych gier, również oni powiedzą, jakie jest top 10 ich gier, więc ten ostatni odcinek to tak naprawdę poznamy 50 tytułów. 10 moich, 10 waszych, 10 patronów Geek Factor, 10 Radka, 10 Łukasza. Więc naprawdę będzie się działo, słuchajcie, 3 odcinki, top 30 najlepszych gier wszechczasów. W jaki sposób to robicie? Wchodzicie na ten link i teraz te słowa kieruję konkretnie do widzów Geek Factor. Patroni Geek Factor, z wami dogadam się mailowo lub na naszej grupie patronów Geek Factor, żebyście, w jaki sposób poznamy Wasze głosy. Natomiast pozostali wszyscy widzowie po prostu, którzy nie są patronami, jeżeli chcecie wziąć udział w plebiscycie, po prostu wchodzicie na ten link, link widzicie również w opisie do tego filmu, wypełniacie tam szybki formularz, hasło, które tam sobie wpiszecie, to wpisujecie sobie dowolne hasło, które chcecie, po prostu jeżeli będę kiedyś robił na przykład jakąś kolejną edycję, to okej, może to hasło się jeszcze Wam przydać. Natomiast na razie po prostu hasło sobie wpiszcie, dowolne sobie ewentualnie gdzieś tam zapiszcie i teraz musicie po prostu podać w tym formularzu 3 ulubione Wasze gry, Wasze prywatne top 3. Pierwsza gra dostanie 3 punkty, druga gra dostanie 2 punkty, trzecia gra dostanie 1 punkt. Potem system to wszystko zliczy, te wszystkie punkty sumuje, no i wyjdzie nam po prostu lista gier od tej, która zdobyła najwięcej punktów, do tej, która zdobyła najmniej punktów i z tego weźmiemy top 30 widzów Geek Factor. Dokładnie, więc tak to będzie przebiegało technicznie. W tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować mojemu patronowi Robertowi, który pomógł mi, który w sumie to ogarnął wszystko technicznie, bo naprawdę jestem Ci bardzo wdzięczny, bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Mało tego, słuchajcie, to już jest aktywne. Możecie wchodzić już w tym momencie tam na dół i głosować, czyli od dzisiaj głosowanie działa. Ale, jeżeli się zastanawiacie, no ale czy mi się chce głosować, czy mi się chce bawić w jakieś tam formularze,
Słuchajcie, pomysł jest na tyle fajny, że spodobał się różnym wydawcom i jednemu sklepowi z grami planszowymi, którzy postanowili wesprzeć nas. Dokładnie, dziękuję bardzo gorąco wszystkim partnerom plebiscytu 30 kg lista najlepsze gry wszechczasów, którzy zdecydowali się nas wesprzeć, przekazując gry i nie tylko gry, które będę mógł przekazać Wam, moi drodzy, w drodze głosowania. Jak to wygląda? Słuchajcie, mamy 8 wydawców, jeden sklep, którzy nas wspierają. Lecimy, żebym Wam... Musiałem sobie zapisać tego, jest tyle, mam samą pamięć. Kto nas wspiera? Pierwszym partnerem jest What the Frog, czyli wydawnictwo stosunkowo młode, które jest tutaj u nas z Gdańska. Ono przekaże 3 komiksy. Trzy egzemplarze komiksu Tsukuyami Full Meltdown. To są komiksy, którego akcja dzieje się w świecie, w którym jest osadzona gra planszowa Tsukuyami Full Meltdown, którą What the Frog niedługo będzie chciało wydać przez... zagram w to? Wspieram to? Nie jestem pewny. Dalej, kolejne wydawnictwa, które nas wsparły. UV Games, które przekaże dla głosujących 3 sztuki gry Star Realms Colony Wars. Fox Games również nas wesprze. Fox Games nam przekazało, że 2 sztuki Żelaznej Kurtyny i 1 sztukę King Domino Duo. Portal nas wsparł. Portal przekaże 2 takie jeden zestaw Zamki Caladale i De Profundis, jeden zestaw Osadnicy Roll'n'Ride i De Profundis i grę Avalon, czyli ich absolutny hicior imprezowy. Wydawnictwo Rebel, również tutaj lokalnie od nas z Gdańska, przekazało 3 gry, jednym słowem Podaj Dalej i Draco. Wydawnictwo Lucrum Games przekazało Trismegistus, Czarną Banderę, Obrońców Galaktyki. Wydawnictwo Baldar przekazało Cthulhu Światy, Paperback, Eminent Domain po jednej sztuce. Jak widzicie, każde wydawnictwo przekazuje 3 sztuki wygranej na nagród. Wydawnictwo Lacerta przekazało Blackout Hong Kong, Azul Witraże Sintry. Świetne tytuły, tutaj wszędzie są świetne tytuły podawane. I na koniec partnerem ostatnim, który nie jest wydawcą, jest oczywiście nasz stały partner sklep aleplanszówki.pl, który przekazuje Wystawę Światową 1893 od wydawnictwa Dwa Pionki, Gremlins Incorporated od wydawnictwa Czacha Games i Yeti od wydawnictwa Lucrum Games. Te wszystkie nagrody będą rozlosowane. Teraz uwaga, jak to będzie wyglądało? Tak jak mówiłem, są 3 odcinki, w którym poznamy te top 30 gier wszechczasów. Pierwszy odcinek, gdzie poznamy 30-21, drugi odcinek, gdzie poznamy 20-11, trzeci odcinek, gdzie poznamy top 10. Teraz każdemu odcinkowi będą partnerowały 3 inne podmioty, tak? Bo tam mówię, jest sklep, więc będą 3 wydawnictwa i powiedzmy 2 wydawnictwa i 1 sklep, tak? I sklep, ale planszówki. Czyli 9 nagród na każdy odcinek. 6 nagród będzie rozlosowane dla widzów Geek Factor, 3 nagrody będą rozlosowane dla patronów Geek Factor. No i teraz możecie pomyśleć, że jest to lekko niesprawiedliwe w taki sposób, że patronów jest o wiele, wiele mniej niż widzów Geek Factor, ale chciałem po prostu w ten sposób podziękować moim patronom, którzy zdecydowali się wspierać nas od dawna i są z nami od roku. Przez cały ten rok praktycznie nie straciliśmy, bardzo mało patronów straciliśmy, więc bardzo dużo patronów się pojawiło na starcie, oni są z nami po prostu przez cały ten rok. Jestem cholernie wdzięczny, bez tego wsparcia patronów nie będę owijał w bawełnę, nie moglibyśmy tworzyć dalej Geek Factor, jest to niezbędne dla dalszego funkcjonowania Geek Factor i po prostu chcę w ten sposób podziękować, tak? Więc mamy 9 wśród tych wszystkich nagród, mamy 9 tytułów dla patronów, 18 tytułów, natomiast ciągle 18 świetnych tytułów do rozlosowania pośród wszystkich głosujących, wszystkich biorących udział w plebiscycie. Raz jeszcze chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim wydawcom, którzy zdecydowali się i sklepowi Ale Planszówki za to, że zdecydowaliście się partnerować temu plebiscytowi. Jestem przekonany, że wyjdzie z tego coś fajnego. Nie mogę się tego doczekać. I jak wygląda grafik? Słuchajcie, muszę wziąć kalendarz, bo znowu mam samą pamięć. Głosować możecie już teraz. Tak jak mówiłem, wchodzicie na dół, jest link w opisie, czy dokładny adres jest tam podany. Wchodzicie, trafiacie na formularz banalny, bardzo szybko go sobie wypełnicie. Głosowanie trwa 2 tygodnie do Wielkanocy, ale nie do niedzieli, do poniedziałku wielkanocnego, czyli do północy z 13 na 14 kwietnia. Wtedy będzie koniec, zostaną punkty zliczone. Ja potem to sobie muszę wszystko pozbierać do kupy, nakręcić to wszystko, zmontować i na to potrzebuję trochę czasu. I zaczynamy publikowanie od niedzieli 26 kwietnia. 26 kwietnia opublikuję miejsca 30-21.
3 maja opublikuje 2011 i 10 maja opublikuje top 10. Czyli zaczynamy już dzisiaj, a kończymy całą zabawę 10 maja. Wszystko, mam nadzieję, Wam przekazałem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, coś jest dla Was niejasne, śmiało piszcie w komentarzach na dole. Póki co, no, bardzo gorąco Was zapraszam. To naprawdę świętujmy razem kolejną rocznicę Geek Factor, świętujmy razem pierwszą rocznicę Patronite'a. Świetnie się bawmy. Dowiedzcie się w końcu, jakie mam teraz 30, jakich jest teraz 30 moich ulubionych gier i ja bardzo chcę się dowiedzieć, jakie jest 30 gier ulubionych moich widzów, którzy są, no też są, tak samo jak patroni są z nami lojalnie od roku, tak samo no, tysiące widzów są, jest lojalnie z Geek Factor też od bardzo dawna. Jestem bardzo ciekawy Waszych głosów, Waszych ulubionych gier. Tyle, zapraszam, wchodzimy na link, głosujemy, czekamy i oglądamy. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!